insane? Hejka moi drodzy, z tej strony DSO, witam was w kolejnym odcinku z serii Tormented Souls. W ogóle teraz zobaczyłam, moi kochani, że to w ogóle zegar, który wisi, jest bez wskazówek, zauważyliście? Hit. Teraz taki, tamten po prawej stronie miał. Znowu duch. Ten po prawej ma wskazówki, ten po lewej już nie. Dobra. Tutaj chyba jest skrót do tego office'a, prawda? Tak. No więc, moi drodzy, nie pozostaje mi nic innego, jak znowu zejść do tych pieprzonych kanałów i lecimy wsadzić. No to teraz będzie nam chyba przeszkadzał cały czas ten duch. Swoją drogą zastanawiam się, co to jest za duch. No wszędzie to są takie beboki, wiecie, a to jest jakiś taki dziwny duch. No nie wiem. Chyba miałam przejść przez te drzwi, nie? Czekajcie, bo nie pamiętam, gdzieś tam na górę się szło? Tutaj się chyba szło, prawda? Żeby to wsadzić. Naprawdę jestem zdeterminowana, żeby dzisiaj zakończyć tą grę. Podoba mi się. I podoba mi się. Ale tej twarzy im nie wybaczę. Chyba źle idę, nie? Chyba tak. Jezus Maria, jak mam tam dojść? Nie wiem, nie pamiętam. Może tutaj? Tak. Ale no nie, bo to jest tam dalej. Ja pierdzielę, jak ja się mam tam wrócić. Ja zaraz oszaleję. Niesamowite. No nie, no dajcie spokój, przecież ja się tutaj totalnie wracam, bez przesady. Jak ja mam tam iść? Przecież ja się tutaj w tych kanałach gubię co odcinek. A ja gram w to pod rząd, żeby się nie pogubić. Czajcie to, nie? No nie, no tutaj to już się wracam do tego biura, bez przesady. Słuchaj, to znalazłam. Nie będę tego komentować, bo to było na wyciągnięcie ręki, dosłownie. To tutaj sobie użyjemy tego naszego oka, biednego zresztą. A tutaj oko podstawimy my. Te jeszcze, które mamy. Którego nasza bohaterka jeszcze nie zdążyła sobie wydłubać. Hit. To nie wygląda zbyt dobrze. Nie wiem, czy ja chcę tam iść. Sacrifice, poświęcenie takie dostałam, osiągnięcia.
Ojczulek. Mówiłam, że nie należy ufać księdzu. On będzie tym Noa, mówię wam. On mi od początku się nie podobał. Dzisiaj on wie wszystko. Grandfather Noah? Now I remember you. Dokładnie. Czekajcie, bo znowu jest prześwietlone. Czekaj, ta, o. Znowu. No, dostanę zaraz szału. Dobra. No, dziadek Noah. Teraz cię pamiętam, to dobrze się wtedy pomyliłam. Twoje wspomnienia wróciły. Zapewne pamiętasz, że twoja głupia matka powstrzymała mnie przed poświęceniem ciebie i twojej siostry. Poświęcenie, które mogło... zagwarantować nam błogosławieństwo, nie wiem, zbawienie, o. This is all your fault. Did you kill my father too? Czy zabiłeś również mojego ojca? The sacred placenta is extremely harmful to us, impure and worthless beings. On mówi teraz o tej radioaktywności. For years, Bertram and his son William after him. Okej, próbowali odnaleźć jakby lekarstwo tym radioaktywnym, popromiennym jakby skutkom. Wydaje mi się, że to niebieskie, co my mamy, ten liquid, co to będzie to antidotum. Okej. No, on go zabił. Zapłacisz za to, Noah. Co zrobiłeś mojej siostrze? Gdzie ona jest? Ona jest po prostu kolejnym jakby narzędziem, aby rozbudzić naszego Zbawiciela. Chodź za mną, jeżeli chcesz odpowiedzi. To nie jest dobry pomysł. Słuchaj, to nie jest dobry pomysł. Ale chyba musimy, słuchaj, ta iść. Niestety musimy iść. O, mamy kolejny pamiętnik. Pytanie czyj? Bertram. Maria uciekła z dziewczynkami. Zostaje w świątyni, blokując jakby drzwi od środka. Zatrzymując jakby naszych członków kultu najdłużej, jak to jest tylko możliwe. Siedem naboi nie uchroni mnie na długo, ale spróbuję, nie wiem, nie podłować, nie wiem, o co chodzi. William, nie proszę cię, abyś mi wybaczył. Nie zasługuję na to. Ale jeżeli jeden z tych listów trafi do ciebie, to chciałbym cię przeprosić. Z głębi mojej mrocznej, nie wiem, popękanej duszy przepraszam za wszystko. Brakuje mi trochę tych notatek, chyba nie wszystko zdobyłam. Znaczy, ja wiem, że jeszcze to nie jest koniec całej historii, ale... Ale wiecie. O, mamy nabojki, bardzo dobrze. 17. Jakoś przeżyje. Jakoś. Ciekawe jeszcze, ile boków będzie tutaj przede mną. Co to jest? Something can be placed in here. A, i że to mogę zatrzymać, tak?
O Boże. No to, żeby to otworzyć, to ja proponuję użyć kłódki. Jeżeli to jest takie rozwiązanie, to było banalne. Ja. I teraz możemy otworzyć całą tubę. To było akurat logiczne. I to nawet bardzo. Jest dużo takich zagadek, które naprawdę są ciężkie, muszę wam powiedzieć. Ona idzie jeszcze głębiej, słuchajcie, jak do bram piekieł, dosłownie. Jak z Silentem mi się to kojarzy. Zawsze bohater jaki szedł w głąb, aż do samych piekieł, żeby poznać prawdę. O mój Boże, B1. Wiecie co? Może ja bym, bo ja się boję, że ja się tutaj... To są jakieś takie bunkry. Ja się boję, że ja się tutaj po prostu pogubię. I ja bym sobie rozpisała, w jakich ja bunkrach jestem i co tam jest ewentualnie znaczącego. Jesteśmy, zaczynamy w B1. Żebym po prostu wiedziała. Można zejść niżej, ale tu są jakieś drzwi. Bunkier 1A. 1A. Zobaczymy, co tutaj jest ważnego. Kolejne notatki przez sektę chyba. Minęło 6 miesięcy od tego, aż ten cholerny Bertram jakby zamknął się od środka. Ciężko rozpoznaje samego siebie. Powinniśmy być chronieni przed tym promieniowaniem. Powinniśmy być wybrani. Co to oznacza? Nie jesteśmy nic warci? Aha. Nasze ubrania tak naprawdę są na nic i tak jakby dochodzi do zakażenia? Nie wiem. Bertram obiecał nam jakby cure, czyli wyleczenie. Ale w tym przypadku uważam, że chyba nie ma dla mnie żadnego ratunku, żadnej nadziei jakby. Czyli oni też chyba zostali zamienieni. A wiecie, co to oznacza? O mój Boże. A wiecie, co to oznacza? Że jeżeli oni zostali zamienieni... To znaczy, że ja będę z nimi też pewnie walczyć. Ja też pewnie będę z nimi walczyć. Weź przeładuj sobie. O, mamy rolkę. Więc jak gdzieś tylko będzie możliwość zapisu, to na pewno sobie to zrobimy. Nie no, ale tam powinnam dalej iść. Bunkier 1-2B. Nie, dobra, wracaj się. Dobrze, że ten duch za mną tutaj nie podąża, nie? O, widzicie? Tutaj już dalej jakby przejścia nie ma. Dobra, tu się udało. Coś tu jest. Jakiś gaz. Paper, gaz, coś tam, coś tam. To jakaś śruba po prostu. Najzwyczajniej w świecie. Co ja chcę? Czy chcę do shotguna, czy chcę to? Może na razie to... Idziemy dalej. Czyli tutaj była śruba. Teraz wchodzimy do 2B. Dźwięki są straszne, bo nie wiem, czy... Muszę być uważna, bo gaz może tędy się przedostawać. No dobra, ale jedna śrubka to mi chyba raczej nie wystarczy, nie? Space for a gas canister. I tak karnistera nawet nie mamy. Nie wiem nawet, ile my mamy. Na pewno nie wszystkie, na bank nie. Nie ma takiej opcji, żebyśmy wszystkie śrubki mieli zdobyć. Akurat w to nie wierzę. O, są notatki. Może nam to coś wyjaśni, kogo to są notatki.
Jakieś zapiski. Open, closed. Ok. Yesterday, wczoraj. Ok, napełniłem karnister. Aha, i że już po prostu nie wychodzi żaden gaz. Ok. Spojrzał na mnie z rozczarowaniem, ale po 15 minutach wrócił z karnistrem napełnionym gazem. No dobra, to będzie dla nas podpowiedź, ale nie mamy wystarczającej ilości tych główienek, ale czekajcie, jeszcze jedną rzecz chciałam zobaczyć. Czy tam była... nie, to nie to. Który to jest? Teraz to ja już nie wiem. To? Niektóre to były notatki. Jezus, gdzie to jest, co ja przed chwilką zebrałam? Tu? Nie. Właśnie tego gazu. O, logbook, chyba to będzie to, tak? Nie. Minutebook, to było to. O, jest, czekajcie. Ale nie jest napisane, ile ja tego potrzebuję. Myślałam, że chociaż taką znajdę podpowiedź do tego, ale niestety. No nic, trudno. Muszę sobie radzić sama. Nie wiem, boję się. Idę powoli. Boję się, że coś mi tu na pysk wyskoczy. Dobra, mamy jedne drzwi. A co jest po drugiej stronie? Okej. Nie wiem tylko, czy ich zabijamy, czy ich nie... Zapis! I mamy kolejną śrubkę. Bardzo dobrze. Oczywiście, że zapisujemy. Da. Tym pierwszym. Może ten pierwszy sobie oszczędzimy, kurde, już sama nie wiem. O tym z wczoraj. Zostawiłabym tego z wczoraj. I'm Emma. I remember everything. I fell into the river from the bridge all these years ago. Tak, do rzeki, dobrze wtedy zrozumiałam. Noah is keeping my sister Anna in the underground bunker. He is the one who has engineered all of this. He has had my sister in captivity all this time. I won't let Noah hurt her any longer. This ends now. W ogóle wiecie, kogo mi jej głos przypomina? Takiej rozwścieczonej Britney Spears. Słuchajcie, oni chyba nie giną, bo to jest niemożliwe wręcz po prostu. Niesamowite. Jeżeli ich się nie da zabić, to ja mam pozamiatane. I to tak na grubo. W sumie mogłabym wziąć teraz... Nie, no dobra, niech będzie ta broń, ale sobie przeładuj to. A to co to jest? Wiedziałam. Hit. No hit. Co to jest? Bertram. Może uda mi się zdobyć wszystkie.
Nie wiadomo. Okej. Okay. A on tutaj pisze w pamiętniku, że udało się, że w końcu są w stanie wydać na świat dwie zdrowe dziewczynki. Ale to duży progres. Nie wiedzą, czy jakby to zda rezultat, ale jest już jakiś progres. Czekaliśmy 10 lat na to poświęcenie. I rezultaty jakby... To, co się wydarzyło, przyniósł chwilowy jakby spokój wszystkim jakby członkom. Dobra. Aha, możemy iść na dół, a na górę też możemy. Kurde, na górę też możemy i to mnie martwi. Nie, nie możemy. Dobra, no to okej. Okay. Przynajmniej ułatwia mi to sprawę. Okej, okay, tu się nie da przejść. B3. Ja nie wiem, ja się tu pogubię, mówię wam. Nie wiem, ile tych śrubek potrzebuję. Cholernych. Patrzcie, ile dziecięcych butów. Ona nawet stwierdza, że jest ich tak dużo. O, czy to jest coś o tym gazie? Nie. Jakiś boiling water. Ale tutaj było jak coś na rysunku tragicznego, masakra. Tu nie da się wejść. To hit. To były tylko jakby zapiski. Boję się. A trochę się sram. Przyznaję. Jakiś odwrócony krzyż. Nie no, dramat jakiś. Czuję taki przytłaczający klimat. Ale oni się nie budzą. Więc coś ewidentnie tu się musi stać, żeby się obudzili, nie? O mój Boże, naboje. No to chyba się obudzili. I mamy to. Czy ja dobrze idę, że ja tędy uciekam, bo tam chyba już nic więcej nie było, nie? Chociaż nie wiem. Kurde, nie wiem, czy tam jeszcze czegoś nie było. No najgorsze jest to, że ja mapy nie mam. Ja pikole. Da się ich zabić jednak. Tylko nie wiem, czy ja tego nie robię po prostu bezsensownie. Wiecie? No bo teoretycznie tam, gdzie oni blokowali drogę właśnie, można tutaj gdzieś iść. No, tutaj są drzwi. Bunkier 3C. A już bym się wracało. O mój Boże. Kolejne pamiętniki. Bertram. Dzień poświęcenia nadchodzi. Noa zabrał dziewczynki do świątyni. Ja muszę zakończyć jakby przygotowania do rytuału. Ten strój jakby to piszą, wiecie, ci jakby członkowie tego kultu. To ubranie zawsze jest takie ciężkie. I tak ciągnie na ramionach. Potrzebuje się napić. Nie wiem, w którą mańkę. Szczerze. Dobra, idę najpierw do góry. Jakoś tak bezpieczniej mi się idzie tą drogą. Mhm.
Dobra. Czas na shotguna. Koniec tego dobrego. Boże, tu jest też jakieś więzienie? Matko Boska. Co tu się dzieje w ogóle? Dobra, shotgun jest niesamowity na nich. Serio. Patrz, jakie tortury tutaj były przeprowadzone. Wow. Okej, okay, mamy nabojki. Bardzo dobrze. Masakra. Okej, okay, jakieś przejście, to zaraz sobie przejdziemy. Morfinka, bardzo dobrze. I jak tam z moim zdrowiem? Caution. To ja bym, wiecie co, nie ryzykowała, tylko po prostu użyła tej morfinki. O, to jest jakieś wejście na górę. To zaraz. Chyba muszę. Pamiętajmy, że tam było jeszcze jedno przejście, nie? Karnister, tak. My tego potrzebujemy. Musieli właśnie tu umrzeć. No okej, okay, widzimy. O, i pamiętnik. Okej, okay, a nie widać, tutaj też zmagali się z różnymi takimi przemyśleniami dotyczącymi jakby zdającymi sobie po części sprawę z tego, co tu się odwala i że to miejsce jest po prostu żyjącą śmiercią. Nie wiem, jak mam to nazwać, ale tak, Living Dead. I po prostu muszę się pomodlić, zanim się zabije, więc po prostu oni zdawali sobie z tego sprawę, w czym biorą udział. Znaczy, no, nie mogli nie zdawać sobie z tego sprawy, no halo. Ale wiecie, o co mi chodzi. Czekajcie. Z którego ja wyszłam? Z tego. Dobra, to jeszcze wtedy tam w tą drugą Majkę. I pamiętajmy, był ten taki pokój z save'em, tam gdzie był ten jeden taki ciulas. Ale kamerkę byście mi zmienili. Byłoby miło. No nie, nie zmienią mi. Idę powoli, bo tu mogą być, wiecie co? Boże, jakieś ręce. Oni zostali jakby zacementowani w ścianie. Hit. Kolejne przejście. 3A. O mój Boże. No ja muszę z nim walczyć, nie mam wyjścia. Wiecie co, może byśmy z tej zwykłej broni też tutaj postrzelali trochę. Dobra. Oj, mamy nabojki do zwykłej broni, bardzo dobrze. W punkt bym tak powiedziała. Dobra, i są drzwi kolejne. Będzie jakiś skrót.
Tak, mamy jakiś skrót. Tylko... Czy tu się da zejść? Czy to są te takie... No kurde, da się zejść. A, tu trzeba będzie ten gaz. Dobra, kumam czacze. Jo, tam chyba nie wiem, czy nie będzie jakieś przejście, chociaż tu też jest takie. Myślałam, że jakieś sekretne przejście będzie. Aha, nie, albo tu ta woda się może, wiecie, boilerem. Dobra, przejdźmy tym skrótem. Ja muszę się najpierw ogarnąć, którędy nas to wyprowadza. Tu chyba powinien być powrót. Nie. Na pewno nie tutaj. Czyli musimy iść wyżej. Na pewno wyżej. Ja się boję tej zagadki z tym gazem. A coś czuję, że ja na tym polegnę. Może jeszcze wyżej się szło. Cholera jasna. Nie wiem. Bunkier 2A mam zapisane? Nie mam zapisane. O! No to to jest to. Wiecie co? Bo ja będę się tutaj kręcić. Postanowiłam gościa zabić. Tak jest najbezpieczniej. Zapiszemy to sobie. I wiecie co? Będziemy kończyć w tym miejscu. Tak właśnie myślę, że to jest idealny moment. Tu, gdzie zapisałam przed chwilką, czyli tutaj. Okej, okay, moi kochani, ja wam serdecznie dziękuję za to, że byliście ze mną. No i do usłyszonka w przyszłym tygodniu. Ja, słuchajcie, cisnę dalej ostro. Zobaczymy, czy się uda dzisiaj zakończyć tą grę. Pa, pa.